Ruszyła kolejna edycja konkursu na wieniec dożynkowy organizowanego przez powiat dębicki. Sołectwa, stowarzyszenia, grupy nieformalne czy koła gospodyń wiejskich, które w tym roku wykonały wieniec, mogą zgłosić swój udział w przedsięwzięciu do 16 września. Będziemy jak zawsze liczyć na dużą ilość zgłoszonych wieńców. Ta formuła internetowa bardzo się przyjęła, przez to zasięg jakby ludzi, którzy mogą zobaczyć te wieńce, jest dużo większy. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy prowadzić równolegle już konkurs, będzie i internetowy, bo nie chcemy z niego w ogóle rezygnować na stałe, myślę, że on się już na stałe wpisze, ale będzie też już pewnie konkurs normalny, fizyczny. Jury będzie oceniać pracę na podstawie nadesłanych zdjęć, a zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody. Organizatorzy przewidują również wręczenie nagród publiczności. Na zwycięstwo w tej kategorii mają szansę te wieńce, które w okresie od 23 do 30 września zdobędą największą liczbę polubień na fanpage'u facebookowym powiatu dębickiego. Szczegóły konkursu, regulamin i karty zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej powiatu dębickiego.